Budynek znajdujący się za moimi plecami to Centrum Sportowe Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dziś pełni rolę punktu szczepień powszechnych. To jedno z 73 miejsc w Gdańsku, gdzie otrzymać można szczepionkę przeciwko koronawirusowi. Miejsce to nie bez powodu nazwano powszechnym. Zaszczepić się tu może bowiem ponad 4300 osób dziennie. W tym miejscu swój program szczepień realizuje także Uniwersytet Gdański. Sama procedura szczepienia nie jest skomplikowana. Po krótkim postoju w kolejce i potwierdzeniu swojej obecności otrzymujemy specjalnie przygotowaną ankietę. Z odpowiednio wypełnionym dokumentem udajemy się do punktu kwalifikującego. Następnym przystankiem jest już samo szczepienie. Procedura była bardzo szybka, rzeczywiście o 10 minut wcześniej niż na godzinę, którą była umówiona. Wszystko przebiegało bardzo sprawnie. Gdybym miała wypełniony formularz, to już rzeczywiście jeszcze szybciej by to wszystko wyszło. Ale że nie miałam, no to jeszcze musiałam wypełnić ten formularz. Sama szczepionka nie boli, jak coś, więc nie ma się czego bać. A czułam się bardzo dobrze. Przesiedziałam więcej niż 15 minut, bo rzeczywiście trochę mi było gorąco, ale może to dlatego, że byłam dość ciepło ubrana. Ale tak wszystko oceniam super, naprawdę. Dlaczego się szczepimy? No bo jesteśmy hotelarzami, to mimo wszystko pracujemy z ludźmi i nie chcemy ich zarażać, narażać własnych współpracowników również. I w zasadzie lepiej dmuchać w tej branży na zimne. Ja jestem z Politechniki i uważam, że nauka jest najważniejsza, więc uważam, że szczepienia są potrzebne, żebyśmy mogli zacząć z powrotem normalnie żyć. A procedura to normalnie przez stronę internetową, tylko się zarejestrowałam, znalazłam wolny termin i już. Szczepię się dlatego, że chciałbym chronić swoich bliskich. To jest pierwsza dawka? No tak, to jest moja pierwsza dawka. A jak myślisz, co może zmienić szczepienie w naszej codzienności? Możemy wrócić do normalności. Powszechny punkt szczepień działa bardzo sprawnie. Między innymi z takich powodów już od 15 maja możemy poruszać się bez maseczek na świeżym powietrzu i zjeść obiad w restauracyjnym ogródku.